Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje. A kto kołacze, temu otworzą. Ewangelia Mateusza, 7 rozdział, od 7 do 8 wersetu. Łączność z Bogiem. Przedsiębiorstwa telekomunikacyjne na całym świecie konkurują ze sobą ofertami najlepszych i najszybszych połączeń internetowych. Nie dotyczy to jedynie obszarów, na których nie ma internetu, ale również tych, gdzie istnieją przyłącza, a celem jest ich ulepszenie. W ten sposób domy osób prywatnych, szkoły oraz przedsiębiorstwa mają możliwość coraz lepszego korzystania z sieci. Istnieje jednak jeszcze inne połączenie telekomunikacyjne, jeszcze inne połączenie komunikacyjne, z którego wszyscy za mało korzystamy. Jego łączność jest nieograniczona. Pakiet bezpłatny, zaś skuteczność osiągnięcia rozmówcy gwarantowana przez 7 dni w tygodniu oraz 24 godziny na dobę. Kim jest ten rozmówca? To sam Bóg. On przysłuchuje się nam. Taka zaś jest ufność, jaką mamy do Niego, iż jeżeli prosimy o coś według Jego woli, wysłuchuje nas. 1 list Jana, 5 rozdział, 14 werset. Jednocześnie dowiadujemy się z Biblii, czego On sobie życzy, mianowicie, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. 1 Tymoteusza 2,4. Tak, a nawet jeszcze więcej. Każdy, kto zna Boga jako swojego Ojca, otrzymuje bezpośrednie połączenie z Nim. Przy Bogu, przy Nim, otrzymujemy odpowiedzi na kardynalne pytania dotyczące sensu i spełnienia w życiu. Z drugiej strony zaś Bóg interesuje się naszymi codziennymi troskami i trudnościami. W każdym razie musimy zacząć od uzyskania połączenia z Nim. Zostało ono bowiem przerwane, odkąd człowiek zawinił względem Boga i się od Niego odwrócił i stał się Jego wrogiem. Musimy więc najpierw przyznać się do naszych win i przyjąć Pana Jezusa Chrystusa jako naszego Zbawiciela i naszego doskonałego Zastępcę. Dopiero wtedy otrzymamy bezpośrednie i wieczne połączenie z Wszechmocnym Bogiem, dla którego nie ma nic niemożliwego.